Jeszcze raz oficjalnie witam. Nazywam się Konrad Matkowski i reprezentuję markę firmę Brandstyle, która między innymi opiekuje się marką Manuvia, systemem narzędziowym Manuvia, który wspiera sprzedawców na Allegro. Jak dokładnie wspiera? Na początek. Nowe dane sprzedawcy od 1 grudnia do 31 grudnia 2010 roku. Nieistotne kto to jest, jest to jeden ze sprzedawców na Allegro, handluje elektroniką. Co możemy stwierdzić, że w miesiącu grudniu zarobił ponad 9 milionów złotych, znaczy zarobił, miał obrotu 9 milionów złotych. Najwięcej za miał obrotu 20 grudnia, a łącznie najwięcej w środę. Co to jest tak? Najwięcej sprzedał 99 sztuk niejakiego Asusa z torbą i myszką gratis. Dla porównania, żeby było bardziej lokalnie, to jest sprzedawca elektroniki w tym samym okresie z Olsztyna. Różnica jest dosyć spora. Znaczy nie, to po prostu pokazuje, że są różni sprzedawcy na Allegro. No. Czego to służy? Manuvia pozwala monitorować dowolnego sprzedawcę na Allegro. Możemy na podstawie jego sprzedaży obserwować trendy i wdrażać je do naszej sprzedaży. Co nam to daje? No jeśli widzimy, że w listopadzie oby sprzedawca, który sprzedał za 9 milionów, sprzedawał bardzo dużo notebooków pewnego modelu Asusa, możemy być pewni, że jeśli utrzymamy tą samą cenę, no to wtedy możemy go wprowadzić w grudniu i też na tym zarobić. Robiliśmy taki eksperyment, wystawialiśmy, znaczy no nie my, ale zaprzyjaźniony sklep wystawiał, trend się utrzymał, narzędzie działa. Sama Manuvia generuje kilkanaście, coraz więcej wykresów. Sprzedaż dzienna, sprzedaż tygodniowa, najpopularniejsze aukcje, choć chociażby też najczęściej używane słowa w tytułach aukcji, aby stwierdzić, czego używać, to co zwracają uwagę użytkowników. Pytanie? Strasznie szybko. Dobrze. To osoba trzecia może zobaczyć, jaki produkt i w jakiej ilości sprzedał sprzedający ten produkt. Osoba trzecia, w sensie nasz klient. Tak, na przykład. Albo jeżeli chciałbym mieć konkurencję do tego. Tak. Dokładnie tak. Permanentna inwigilacja. Permanentna. Nikogo nie zabiliśmy, a powinniśmy? Kto zabije nas? No, jeszcze nie dostaliśmy żadnych pocztówek z żadnych firm, ale liczymy się z tym. Tytuły newsów, które pojawiły się w tym, jak wystartowała Manuvia, no, mówiły same za siebie, że najciekawszym było zaglądanie w majtki. Ale wracając do narzędzia, bo tak naprawdę przyjechałem na... To jest druga część prezentacji, jeśli ktoś jest zainteresowany pierwszą częścią, gdzie jest typowo marketingowo, gdzie marudzę o tym, jacy jesteśmy wspaniali, to zapraszam na internet, na nasz blog, i tam można pooglądać i posłuchać. A dzisiaj raczej przyjechałem, żeby podzielić się naszymi trzema wpadkami takimi dużymi i powiedzieć, jak sobie z nimi radzimy. Jeszcze wracając kilka słów o Manuvii. W tym momencie widać, co oferujemy. Te trzy no niżej to są od tygodnia dostępne nowe funkcje, czyli eksport. Znaczy eksportu do XLS jeszcze nie ma, bo tutaj się okazało, że Microsoft czuwa, pewne licencje, pewne rzeczy trzeba jeszcze wykupić, więc jeszcze chwilkę. No ale chcemy być legalni, więc nie ma sensu się przepychać. Tu jeszcze jest, jak to u nas wygląda, ile to u nas kosztuje, co oferujemy. Pakiet Gold tak jest najdroższy, tak oferuje najwięcej, będzie oferował z czasem jeszcze więcej, więc cena jest uzasadniona. Teraz to, co jest sednem prezentacji, czyli co zrobiliśmy źle. Czyli taki mały poradnik, jak ktoś chciałby nas skopiować, lub stwierdziłby, że chciałby zrobić jakiś biznes oparty o e-commerce, to już musi wiedzieć, że brak raportu demo czy usługi demo jednak jest dużym błędem. Jak dużym, to za chwilę pokażę. O tak dużym. Łącznie mamy zarejestrowanych od listopada, czyli 2,5 miesiąca istniejemy, 477 użytkowników. Do prowadzenia demo mieliśmy zarejestrowanych 123. Po wprowadzeniu zarejestrowało się 354. To chyba pokazuje skalę, ilu klientów przez pierwsze półtora miesiąca żeśmy potencjalnie stracili, czy klientów, użytkowników, których możemy nękać naszymi informacjami.
Jak będzie dalej? Druga bardzo ważna sprawa. Społeczność. Tutaj będę trochę dłużej. Społeczność biznesowa nie chce być jawna. Facebook nie jest dobrym miejscem, żeby sprzedawcy dzielili się swoimi poglądami na rozwój systemu, bo wtedy jednocześnie ujawniają się z tego, że korzystają z systemu Manubia. Biznes lubi ciemne kąty. No dokładnie, może być tak, że biznes lubi ciemne kąty. Kwestia jest prawdziwa taka, że społeczności otwarte są złe. Dużo większy feedback dostajemy na maila i dlatego skupiliśmy się na tym, żeby w najbliższym czasie ograniczyć swoją działalność do zamkniętego małego forum w ramach Manubia. Czy to będzie skutkowało, czy nie, to się okaże. Teoretycznie nastawialiśmy się, że Flacker będzie takim miejscem, gdzie jest bardziej społeczność e-commerce'owo, mniej facebookowa nasza klasa, o tak. Ale okazało się to też fałszywym strzałem. No i brak działań do marketingu. Pomijając to, że tych 123 zarejestrowanych użytkowników, żeśmy nie lękali, to przez długi czas, cały czas jeszcze tego nie robimy, nie lękamy tutaj 473. To jest teoretycznie banalna sprawa, wszyscy powinniśmy na to wpaść. Ja zajmowałem się promocją, nieraz doradzałem klientom, że powinni stosować maili. Tutaj jednak przy własnym projekcie jakoś zapomniałem. Do czego zmierzam? Klient się rejestruje korzystając z demo. Od razu pozyskujemy jego adres, na który możemy go nękać. Nękać, no bo jednak nie każdy chce. Mówmy się, że to różnie jest odbierane. Ale takie nękanie jednak przynosi skutki. I to ciężko dyskutować z tym, że mail cały czas jest jednak jedną z najbardziej skutecznych form promocji. Nie chcę tutaj specjalnie przedłużać, bo najczęściej najwięcej się dzieje na pytaniach. Szczególnie, że na pytania jeszcze jest konkurs, więc na razie zrobię o tak. A jeśli są jakieś pytania, to słucham. Tak, słuchajcie. Co na ten wasz screen scrapping Allegro? My korzystamy z web API Allegro, więc znaczy to jest trochę bardziej skomplikowane, bo to jest miks parsowania z web API, więc o. Czy lubią waszą działalność, czy nie za bardzo? Czy mają coś przeciwko? Znaczy zakładam, że jakby mieli, to by nas poinformowali banem na IP. Aha. To jest taki najbardziej romantyczny sposób komunikacji z użytkownikiem. Pytanie, czy to tylko Allegro, czy także eBay i Świstak i cała reszta innych aukcji? W tym momencie tylko Allegro, od koniec marca, początek kwietnia eBay, ale Niemcy, Anglia i Stany Zjednoczone, Polski eBay uznaliśmy za nietrafiony pomysł i nie będziemy próbować dorabać.